Po mnie jest! Doktor! Po mnie jest! Nie, Kylo! Siema! Z tej strony Kylo, to jest pierwszy odcinek z Team Fortress 2. Oczywiście nagranie, które zaraz zobaczycie, było nagrane wcześniej niż to, co teraz przed sobą widzicie, więc nie patrzcie się, dlaczego teraz jest za mną takie granatowe tło, a później będzie takie błękitne, bo po prostu nagrywałem rano. Bez przewitania się, więc sobie postanowiłem, że teraz zrobię taki krótki materiał, gdzie się przywitam i zedytuję to jakoś. Więc miłego oglądania. Czy się nagrywa to? Tak, już się na zagra. Szpieg jest najlepszy. Cicho, bo szpieg jest najlepszy. Ha! Patrzcie, to się ktoś przegrał. Ten rozwód z Warylek, widzieliście? Zginął w hita. Szpieg jest normalnie najlepszy. A! Się pomyliło mi tego. Drużyny. Pussy. Dobra, cicho była! Szajnaj mi. Tego zrobił. To nie obchodzi. Miałem się gdzieś iść do bazy. A teraz ten przyjdzie. Nie się zastanawiacie, dlaczego ja się bawię tym nożem. Mi się to podoba. Idzie? No, patrzcie, już. Już, z tego. Czy ja wychodzę? Z tego. Wiecie, to było dobre. Nawet tego zniszczyłem i jeszcze co najlepsze. Jeszcze działko nie ogarnęło, gdzie jest. Nie udało mi się! Najpierw to musiałbym go dźgnąć, przecież on budował jeszcze to działko. Ono by musiało się najpierw. Jak kurde, muszę grać. Halo, nic nie gram. Teraz to wezmę coś zmarłego. Patrzcie! Dokładnie. O Boże, dowaliłem roboty. To dobrze! Mamy co do robienia! No kurde, powinien serio jakoś się ogarnąć. Raz. Dlaczego wy to pewnie słyszycie? Dlaczego wy to pewnie słyszycie? Wiecie, najpierw bym wolał właściwie go dźgnąć. Pewnie go teraz wkurzyłem. Właściwie on mnie zabił i ja go zabiłem. To jest takie dobre. Mam 7 kill.
Więc nie mogę zdążyć wrócić się do was. Czy ja słyszę... Co? Tu ja mam... Jak cię dowalił? Jak cię dowalił? Jaki cheater! Dobra, nie, to był błąd. Po prostu bug. Pozdrawiam cię, pan kartofel po raz 35. No i przeszkadza się od chwila. Miał tak mało HP, żeby cię... Ale dowaliłem! Już chciałem nie zrobić o tym. On normalnie jakby chyba strzelił. Tym egzekutorem. Chyba dobrze wiem, on już jest teraz w tych słabych, bo nie, ale ja ją używam, bo mogę więcej obrażeń zadać tutaj. Proszę, uratujcie go. Też to nie był jakiś dobry. Co w ogóle robię? Oni wiecie, że oni nie widzą. Ja! Znacie. No! Kiedy on mnie zabił. Dlaczego ja zawsze biorę pyro? Jestem szpiegiem. To było tak, że idzie sobie czerwony, nagle się staje niebieski i się zamienia w szpieg. I się tak się ruszy, jakby był jakimś manekinem. Ta poza, jaką zrobił. To było dobre. Tylko teraz będzie musiał tego. Let's go! Ta seperka, którą... Kolejna. I techniki. Oczywiście. Typowo. O! A co, o co? Ma! To kurde, na to się rozmawiam. Nie kojarzę. Teraz będą krytyki. Co zrobić ten nożem? We have dropped the enemy intelligence. Tak jakby zaraz będą te krytyki. We have taken the enemy intelligence. We have secured the enemy intelligence. Nie o to mi chodziło. Chciałem go zabić krytykami, a później saperką to zjechał. Tą wieżyczkę zjechać. Boże, to nie jest portal. Działko! Tak, działko. Działo. We have taken the enemy intelligence. Najpierw to musi sprawdzić, czy to jest prawda. Ja go nauczyłem! Ja go nauczyłem, widzicie? Siadają na fotelu jakimś na środku budynku. Czytałem książkę, gdzie dookoła jest śmierć. Ja takie idę, pan tak.
tacy są. Dobra, dosyć już tego. Wracamy do góry. O, o, to jest mój najgorszy wróg. Przynajmniej się go teraz pozbyłem i mogę pójść ze spokojnie do... Jeżeli nie ma drugiego inżyniera. Kurde, miałem go prawie. Prawie go miałem. Jeszcze dźwignięcie jedno i bym pozwół... Bym się pozwół tej tego działka. Wieżyczki, cokolwiek to jest. Odbyłbym się tej wieżyczki raz na zawsze. Naprawdę, jak ktoś, jak inżynier trzyma taką gotową, trzeciopoziomową wieżyczkę na sobie i się go zabije, to ta wieżyczka też ginie. I po niej pozostaje tekstura. O! Albo miał szczęście, albo miał haker. Albo to jest haker. Wiesz, lepiej celować w głowę. Trudne to nie jest. Wiesz, ja już... Parę headów to strzelałem innym ludziom, gdy oni strzelili z całej mocy, a ja im strzelałem head. Teraz to ja bym musiał się tam dostać. No, ja jestem widzialny przecież! O mnie jest! Doktor! O mnie jest! Gitajlu! Przerwił tak mało HP. Jak mogłem go nie trafić? Ten egzekutorem się dziwnie strzela w takim moim zdaniem. Powiadomienie. Bo... O! Proszę! Nienawidzę łuków, ale może spróbuję. Już mam mirę. Będę medykiem. On ma się ściął. Prawda? Jak się sportował i tak. Dobra, dalej jestem ty. Dobrze, że ja nie jestem niebieski. O, już, już! Bo na pewno tylko tutaj! Bo na pewno tam stanie, bo to jest mój spocik, dlatego. To jest spocik. On potrafi snajpić, potrafi budować wieżyczki, potrafi kurde wszystko i mu to nic nie przeszkadza. No. Czyli dobrze jest! Nie lepiej. No
Dobra, już tam idą. Już tam idą! Co już mogłem zrobić? Tamten też krzyczy. Mój kolega nazywa się Pan Kartofel. Też krzyczy, medyk. Dobra, będę medykiem. On jest z tym. O, jeszcze może muszę czekać. Dobrze. Medyk. Medyk! Ja! Gdzie ten medyk? Zabijcie! Zabijcie! Czy teraz by mi się przydało? Tamta druga piła. Darka! A śpieg jest? Czy kto to jest? Jak utrafiłem! Ciebie nie działa! Lecz go! I pewnie na mnie czeka. To jest takie... Co się dzieje? O Boże! Jak się buguje to? Szybko. Dreszczyk emocji idzie. Nadchodzą! Incoming! Incoming! Medyk jest. Tak, Pan Kartofel potrafi. To też pięknie wygląda. Dzięki. Ile jest? Z 19 minut, to tak malutko. Czego mam tak mało kropek? Wow! Pali. Dobra, to teraz chcę być szpiegiem. Bo to będzie stosunkowo poświęcony na szpiegu.
a później będzie sezon o nazwie chyba Sniper, potem będzie o nazwie Medyk, a później będzie Inżynier, Heavy i tak do Scoutaż. Teraz się nie zajmujemy Medykiem, bo Medyk to będzie na inny sezon. A zrobię teraz sobie może z 5 odcinków, gdzie gram szpiegiem. Może potem skończę. Widzicie, moja bzdura właściwie kubo. Okej. Okay. Moja bzdura właściwie pomogła. Dobra, dobrał się. Dobra, to go zostawię sobie i dalej. Moja bzdura właściwie mnie uratowała, bo to był czerwony. A ja się co chwila znowu się pomyliłem, że czerwony to jest mój. A ja jestem czerwony. I ja pomyślałem, że to jest wróg, bo jestem niebieski, a nie, bo ja przecież jestem czerwony. Przez tą wielką bzdurę. Sniper nawet. I przez tą wielką bzdurę. Pomyślałem, że to jest mój wróg i to właściwie był mój wróg, bo to był szpieg, który się przebrał za czerwonego. A ja uznałem, że czerwony to wróg! I wróg to wróg! Sioka. No wiecie, o co mi chodzi. Czekajcie, podładuję się tu i tam stanę. Po prostu bzdurę, że... Zapomniałem, że to jest wróg! O Boże! A ja zginąłem! Chciałem tam tego dziknąć w plecy, ale... Zapomniałem, że tam jest wieżyczka, czy co? Czekam, jak ty tego. Jak ja mam lamp. Albo on ma lamp. Tu też. Kucnik, gdy skoczysz. Bo jak będzie. Bo jak nic nie jest, bo trzeba skoku, to tam. Wiem, że to jest szpieg. O! O! Proszę! Egzekutor lepszy! O, proszę, egzekutor lepszy! Wiesz, jak szpieg stanie, się staje widzialny, ale jest przezroczysty. Oni tamtą część bronią bardzo ładnie. Jest też szpieg. Ale te sezony będę tak mieszać, że raz będzie odcinek ze sezonu, powiedzmy, Pyro, a później raz będzie odcinek ze sezonu... Szpieg. Więc to nie będzie tak, że jak schorzę ten sezon, to... A może ja już mówiłem, że... że mnie nie widział. Oni mnie nie zauważyli, byłem przez chwilę widzialny.
day's work. Patrz się, sprawdza. To przecież pierwszy. Błąd, a ja już zostanę w twarz. Oddziałka i wszystkiego. Dobra, idę tędy. I tam od drugiej strony za... We have taken the enemy. We have crossed the enemy intelligence. Alert. The enemy has taken our intelligence. Kurde, podniósł głupie tajne materiały i zobaczcie, co się stało właśnie. Powinien być tak, że się wciąż na E podnosi. Albo H. A nie, że jak się do tego dotknie. No wiem, to jest wreszcie, ale... Kurde, ten szpieg to się pojawia. Staje się normalny, nie ma możliwości bycia niewidzialnym. Gdy się go podniesie, on się staje bezbrodny, bo podniesie tajne materiały. A ja je niechcący podniosłem i nagle się zamieniłem z powrotem do normalnego. To powinno poleć. Tak ze zrozumiałem, idzie. I nagle dostaje... Tyle mi zarobił. A ten upadł i tak kijem baseballowym mu przywalił, że aż tego. Aż nawet nie wiadomo, co się stało. Stawia się saperka, nie. Skype ciebie nie ma. Dzwoni na Skype'a. I po prostu... Już myślałem, że popełniłem błąd, się pojawiłem temu. You failed. The enemy has secured our intelligence. Ja popełniłem. Biegnę prosto, Spyro. A ja mu tak heda dowaliłem. Heda, nie mogę strzelać. No i zobaczcie, co się stało. No i patrzcie, co się stało. Olewajcie mnie. Halo? Nagrywam! I mnie dowalił. Mówiłem, żebyś mi nie przeszkadzał, a mi tu... Bo ja nagrywam. Nie, już gram. Prawie pół godziny, a jeszcze się tam... Jeszcze ta runda się nie skończyła nawet. Jak się to skończy, ta skończy się runda, to... To ja się nie widziałem. Strzelaj! I co ja robię? Medyk! Przepraszam! Nie będzie, Fajro!
soldier. Let us move. Biedny Heavy się boli! Co ja robię? Najpierw to muszę się zastanowić, czy chcę być niewidzialny, czy naj... Czy chcę być widzialny. Włączyć kamerę. Kurde, pojawiłem mu się! Ale egzekutor jest dobry! Ktoś mi przywalił. Wiesz, na kamerce, którą mam, to wygląda lepiej! Jakimś głupim nożem jest za. Na kamerze, którą mam tutaj, wygląda lepiej. O, teraz siebie oglądam. Uważaj, bo właściwie oni mnie pozabijali dwa razy aż. Mówisz o tym? No właśnie, wiesz, ja już tam dwa razy, przez trzy razy tam przeszedłem i zginąłem. Tam dwóch snajperów broni, jednego dwóch inżynierów. To się nie da tak. Ty, a w ogóle chcesz być nagrywany teraz? To od... No to nie wiem o czym. Ale raz przybiłem inżynierowi plecki. Co ja robię, no? Dobra, scout mnie prawie sam zabił, ale przez jego głupotę mnie nie zabił. Pyro is spy! Hanie, mówi się... Nie będzie! Nie będzie! Kurde, zabił mnie drugi tego. Ale ty nawet jesteś teraz nagrywany, taka jest prawda. Może będziesz na odcinku? Okej, okay, ja to i tak będzie. Okej, okay, idę. No ej! No mówię do ciebie, nagrywam, a ty nie chcesz być nagrywany. Tak. Przynajmniej będziesz w jednym odcinku. Tym egzekutorem się z odległości nie da strzelać prawie. Taka prawda. Nie ma za co. A po co mam używać noża, skoro mogę... Fajnie, dobry Pyro. Ugasił mnie. Wygląda na okropnego, ale taki nie jest. To jest słodki, malutki potworek. O Boże! To ja tam osobę dziknę w plecy, czy ja ją normalnie tym nożem tak zabiłem? Tak chcesz. Tak sobie. Jak, no jak chce on dostać w plecy, to proszę, no to może iść se. Jeszcze mogę utrzymać się. A gdzie, a kim teraz jesteś? Aha, a ja jestem co chwila tym. Wpaść do wody muszę. O Boże. O Boże. No patrzcie, Demi, od ciebie nawet nie zwracam. Do wody. 3 HP, lol.
teraz będziesz mieć 63 HP chyba. A teraz masz 0. Ja powiem tylko jedno. Zajdę ich od drugiej strony. No bo co tam, jeżyczki atakują, no to... No to co, ja to atakuję. Znaczy no, czerwoną wieżyczkę. A gdzie ty się wybierasz, żołnierz? Się sam zdaję sobie obrażenia. Kurde, głupi scout. No bo ja widziałem ten celownik i widziałem, jak on chce we mnie strzelić. No. O, to teraz ty mnie broń tym daleko... Księżnym Dżerzajem. Będziesz mnie bronić, jak będą inni snajperzy we mnie strzelać? Mówi scout! Nie mogę go nawet trafić. To nie jest broń... Egzekutor to nie broń na odległość. To jest po to, żeby w razie czego sobie kogoś zastrzelić. Ja mam do oka aż ten mikrofon. Okay. Teraz jesteś demomanem, super. Ty, a gdzie ty jesteś? Tam na górze? Nie, tam na górze jest poziomy. Nie mogę, bo mnie teraz zauważyć. O, okej. Kurde, jestem głupi. Fajnie trafił. Stałem się niewidzialny, ale w ogóle celował w miejscu, w którym nie byłem. Nie mogę nic zrobić. Boże, zostawcie tego. Biorę tak. Ściągnij sobie bandytę, a chcę mi zaczynać. Nabijasz sobie sumę. I sobie. A teraz to gdzie ty jesteś? A, jesteś martwy. Zabiłem go! Głupim egzekutorem. Ten egzekutor jest niepolecany, a nim dobrze zabijał. Ty wiesz, że kto... Ej, ty wiesz, że tego, że... Teraz właśnie... Ej, wiesz co się stało? Snajper strzelił we mnie sikwombem, a ja w ogóle nie byłem widzialny. Byłem wciąż niewidzialny, mnie jakby nie trafił. Dobra, dziwne go w plecy. Egzekutor jest lepszy od może. A go nie polecali. Nieraz mówili, że to jest jedna z najgorszych broni. Znaczy no, z najgorszych. Znerfionych. Dźgnij go! Boże, co ten żołnierz robi? Tak, no, no nożem do Wandra. Bo urzucono zmarłego. Mój jest, to jest tylko mój. Mam 39 kili, a ta bitwa się... To nie jest port. A ta runda się nie skończyła. No i mnie zabiła mnie osoba o nazwie Prosty Gracz. Ciekawe, czy w ogóle słyszycie?
mojego kolegę. Ciekawe, czy słyszycie pana Kortowca. Bo jak nie, to ja nawet nie wiem, co się dzieje. Bo jak słyszy telewizor obok tableta, no to tableta też powinien słyszeć. Co? No. Tym bardziej ten... Ja też mam duży kaszel, tak powiem ci. Ta kamerka ma wbudowany w sobie mikrofon. To bardzo dobry mikrofon. Zmiana planu! Wiesz co? Lepiej trzymać pelerynę nożownika, czy trzymać lepiej tłużnarego? Sobie go wziąłem ze sklepu, bo żałuję to, że zrobiłem ostateczną nagrodę, czy jakoś tam się nazywało. Ja nawet nie wiem, po co ją robiłem. Straciłem taki dobry zegarek na zrobienie takiego głupiego noża, który mi automatycznie przemienia z tego, kogo zabiłem, ale nie mogę sam sobie zmieniać innego. Wiesz, jakby jeszcze była ta możliwość... Jakby była ta możliwość, że mogę sobie sam zmieniać własną postać. Widziałem to. Widziałem tego. On w ogóle na mnie nie zwrócił uwagi, ten snajper. Po prostu se idę, on miał takie... To se jest. Ja nie wiem, ja w ogóle idę na Hama, chcę zjechać tego, dispenser, sentry i drugi dispenser i drugi sentry, gdy obok mnie jest z 5 osób. A ja nie wiem, ile mam zgonów, gdzie to jest. Tutaj, ja mam 29 zgonów. On użył dzwonu zmarłego, bo zginął na hita. Zginął na hita, on pewnie użył dzwonu zmarłego. On ma dzwon zmarłego, bo ja strzeliłem, zabiłem go na hita, bo on miał mnóstwo HP. Jeż mnie medy, kurde, no bo ujawnia mnie, że ja jestem wrogiem. Że widzą, że czerwony leczy niebieskiego, a to jest niemożliwe. O, dzień dobry. Widzę. Ja się teraz oglądam. Masz 121 HP. Przytrzymaj F. Ej, mam gdzieś logi... Hubkera chyba jakiegoś. Byłem niewidzialny, a ty nawet wiedzą, gdzie jest. Dzięki. No kurde. Ci ludzie. Mówiłem, że to jest szpieg. No wiedziałem, nie, że ja mówiłem, tylko że wiedziałem. On tak podejrzanie chodził i mnie blokował. No cóż. Ty, a wiesz, że jest taka animacja, jak się przytrzymuje F? On będzie tu celować. On tu będzie celować. Catch this.
akurat we mnie wleciało to coś. No, a ten po prostu sobie poszedł. O co mu chodziło? Scout mnie znowu zabił. Shootgun! Jest egzekutor od tego noża. Jak w ogóle ta ręka przechodzi przez tą drugą rękę. A no dziwne, bo nie mogę w plecy. Akurat tak grę z botami, to nie potrzebowałem animacji, żeby kogoś dowalić z dźgnięciem w plecy. Ja nic do tego nie mam. To tak będzie trwało w nieskończoność. Biorę za szybko. Ja jestem coś uzależniony, żeby ten nożem się bawić. O Boże! Strzelił tam. Jakbym mnie widział, to pewnie by tam strzelił. To jest szpieg. Wiedziałem. Tak szpieg. Tak losowo sobie. Czerwony. Snajper by nie wychodził z niebieskiej bazy. O biedny Heavy. Aż chcę mu dźgnąć w plecy. Okej, stoję tu. Masz zły dzień do co do szpiega, widzę. No w ogóle zły dzień co do grania w TF-a. No po tobie to widać. Masz 6 kill i nie możesz nic zrobić. Ja już mam 42. No nieważne czy... No, ja już tak miałem, właściwie. Kolejny szpieg! Jeszcze Scout mnie atakuje! No już się nie da. To jest najlepsze. Już nagranie ma 48 minut i coś... Nie, dalej nie można na coś wygrać. Jedna i druga drużyna nie może sobie poradzić.
To ja, spokojnie. Tak, to ja. Nie, nie mam amunicji, mam. Ten pyro, za którego się przebrałem, ma 51 HP. No i... No i mnie też strzela, kurde! Stało? Tak, najpierw zabijam snajpera, potem inżyniera, potem heavy'ego, a potem pyro. No nie. Tylko ten heavy mnie dojechał, jakbym jeszcze go zabił, to było już by dobrze. No nie! Kurde, no wszedł w tą apteczkę i wygrał. Wszedł apteczkę i... No i tego. A tu też ta 20. Te medale zawsze mnie zastanawiają, o co chodzi z tymi medalami. Ej, o co chodzi z tymi medalami? Jeden UB, rów dźwignięcia w plecy 10. Aktyw... Asysty... Obrażenia 4000 i dźwignięcia w plecy 10. Ale ja czy ty? Dobra, zostaw je, Pyro, bo... No mi przeszkadzasz. Teraz to ja potrzebuję medyka, tak w ogóle. Szpiegiem, kurde, zauważył mnie. Zero HP. Został zjechany przez... O! Ja w ogóle też sobie mam do demo mama. Demo mana. Mam szczerbca. Tak, zdobyłem go sobie. Demo mama. Widzę. Po ilości ginięć i po masakrze, która się dzieje, nie się umyć. No. Demo mama. Kurde, no nie dadzą mi spokoju. Nie dadzą mi spokoju! Mu się nie chce. Dziękuję Demomanowi. Ale ty nie... Próbuj! To było takie... Tak strzelasz sobie nagle... Tego... Heavy, a ja tak... Ja tak idę do niego. Demomama, Boże. Jest to dalej jara, Demomama. Nie, nie przechodzimy. Nie przechodzimy, mówię ci, nie przechodzimy. Kurde, chciałem potańczyć z Krystian. On mnie wypchnął do przodu. A teraz mnie zabił.
On mnie najpierw posunął, a później mnie zabił. Widzę, co się dzieje. Masz 42 HP. I próbujesz zabić swoimi zabójczymi granatami. Dobra, teleporta używam. Wiesz, ja używam plan B. Najpierw ładuję sobie zegarek. Idę dalej. Oni tam się osiedlili tak. Czekaj, nie zasłaniaj mnie! Chcę strzelić. Ty! Teraz takie fajne! Trzeba teraz zrobić funny moment. Funny moment do tego, do Team Fortress 2. Tak idę i nagle ten... I nagle ten został wysadza siebie. Kliknął prawy! I tak rozprysknęło krwią, że aż nie mam pytań, co się stało. Chyba dzięki tobie wyczyściłeś wszystko. Najlepsze jest to, że moim gorszym wrogiem jest L2E Matis 2018. A tak dokładnie mi chodziło, że... Nie będzie! Ma tu dispenser. Przytrzymaj F. Przytrzymaj F. Kurde, magia się dzieje. Ty nie widzisz, jak ja bawię się tym nożem. Bo normalnie ty widzisz, jakbym go trzymał co chwila w ręczkę. Ale ja nim powalony kręcę. Jeszcze tam w ogóle szpieg stanął. A w ogóle tu jest... A tu jest w ogóle błąd z teleporterem. Bo nie ma teleportera, ale partik... Ej, przyjdź tu do mnie, Krystian. Ja jestem przy wejściu do kanalizacji. Gdzie ty jesteś? Chodź. Chodź, jestem za tobą. Chodź, pokazać ci coś? Zobacz. Widzisz to? To, tutaj. Widzisz to tutaj? Takie czerwone? A u mnie jest! Wiesz co tutaj jest? Tutaj jest tego, partikle teleportera jest takie. Że tutaj jest tele... Że tu stoi niby teleporter, ale go nie ma. Że jest ten efekt, że można się przeteleportować. A u ciebie tego nie ma oczywiście. To jeszcze dziwnie to wygląda. Ta reakcja. O kurde! Że u mnie u ciebie to, tego nie ma, a u mnie to jest. Zobaczysz na nagraniu, jak wrzucę na YouTube'a, to zobaczysz. O nie! To jak wrzucę na YouTube'a, to zobaczysz na nagraniu, jak to wyglądało, okej? Okay? To było świetne. Ja byłem niewidzialny. Tak, zaraz tu będzie jakiś szpieg, scout lub inżynier, albo... Tak, no scout jest. Scouta nie brakuje, kurde! Teraz to ja muszę się umyć. No i dostałeś... od tego, od... Tomisława. Ja mam Tomisława, mogę ci go dać.
Brother, mogę ci dać. Mogę dać ci Tomisława. Brother. No, ale już nie stanie się niewidzialny, nie jest dobrym pomysłem. Ile już się to nagrywa? Godzinę, dobra, ja już kończę odcinek, bo to mi godzinę trwa robienie czegokolwiek na tym. Na tej bitwie mam katar i dziwnie gadam. A to jest szpieg. No to jest szpieg! Mówię, że to jest szpieg! A! Się przybrał za pochnię. Fajnie. 54 kili, prawie setkę mam. Ja mam 8. Ty masz 8, a ja mam 54. Ja będę kończyć ten odcinek, bo właściwie mnie teraz wnerwia. Bo mnie wnerwia ten szpieg, który tam jest. Który już nie żyje. Prawdopodobnie. Jeżeli znowu nie użył dzwonu zmarłego. A ja się z wami kończę, mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Pożegnaj się, panie Kartofel. Dobra, a ja kończę na dół.